A w dzisiejszym odcinku porównanie Honda NT1100 kontra CBX 750. Niestety CBX przegrywa, bo nie odpala. Koniec porównania. Gdybyś pół roku temu powiedział mi, że będę jarał się Hondą NT1100, to kazałbym ci puknąć w czoło i pójść daleko gdzieś stąd. Tymczasem myliłem się i to bardzo. Myliłem się, bo myślałem, że Honda NT1100 będzie motocyklem pokroju CBF1000, czyli motocyklem nijakim, czyli motocyklem, którym nigdy nie chciałbym jeździć na stałe. Przepraszam właścicieli tych motocykli, że tak sądzę, ale każdy ma prawo sądzić, co sobie sądzi. Więc no, w dzisiejszym odcinku NT1100 zapraszam do oglądania. Mam wrażenie, że motocykle takie jak Honda NT1100 są koszmarem sennym w każdym dziale marketingowym firm motocyklowych, ponieważ nie są tak spektakularne jak na przykład Honda Africa Twin czy najbardziej wypasione motocykle sportowe. Tutaj mamy po prostu zwykłego turystyka, który doskonale jeździ, ale o tym opowiem za chwilę. Rzadko kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że na motocyklu enduro czy turystycznym enduro takim jak Africa Twin buduje się motocykl typowo asfaltowy. Owszem, są wersje motocykli, na przykład BMW, które są zdecydowanie bardziej asfaltowe niż te wersje adventure'owe, natomiast nigdy to przepoczwarzenie nie następuje w tak dużej skali jak w przypadku NT. Znowu z drugiej strony, kiedy wsiadłem na ten motocykl, na każdym kroku czułem ducha Afryki, ponieważ mamy ten sam silnik co 1100 Africa Twin, mamy ten sam wyświetlacz i to już robi porządną robotę i to już nawiązuje do tamtego motocykla, także widać to na każdym kroku. Może i nie odpali, ale chcecie zobaczyć prawdziwy ogień? Patrzcie na to. Zanim rozpocząłem testy NT1100, miałem przyjemność jeździć na Suzuki GSX Esie 1000 GT. Tamten motocykl, tak jak nazwa sugeruje, jest GT-kiem, czyli motocyklem Grand Tour, Grand Turismo, motocyklem przeznaczonym do szybkiej, sportowej turystyki, a tutaj Honda również reklamuje ten sprzęt jako motocykl GT. Natomiast w tym przypadku mamy sprzęt o zupełnie innej charakterystyce niż wcześniej wspomniany jednoślad. Naprawdę myśleliście, że dzisiaj będzie na poważnie? No dobra, już się nie obrażajcie, właściciele CBF-ów 1000. To nie są złe motocykle, to są bardzo dobre motocykle. Ale że nudne, to nic nie zrobię. Ale jeżeli nie chcesz być nudziarzem, to zawsze do kolekcji możesz sobie za 2000 kupić takiego CBX-a jak ja. I w sumie mógłbym się przyczepić, że ta szyba mocno pracuje przy szybkiej jeździe, ale w CBX-ie też pracuje, jakbym się mocno rozpędził. I zobaczcie, tyle lat i wszystko jest na swoim miejscu, czyli to nie jest żadna wada. Sam nie wiem, po co to zrobiłem. Prawdopodobnie go tu zostawię i obrośnie bluszczem. Ja myślę, że jakby gdzieś tu pod ziemią stała zakopana Sahara od zyliona lat, to by była w lepszym stanie po wyjęciu niż to. Ta skorupa. To nigdy nie będzie działać, no ale jest interesująco i nikt mi nie zarzuci, że jestem nudziarzem. Chyba, że zarzuci, no to trudno, co zrobić. Przed wami Grand Tour, a raczej Mini Tour tamtego okresu. 4 cylindry, 91 koni mechanicznych, wariactwo totalne. Tylko pamiętaj, CBX 750 bardzo przyspiesza, nie hamuje, nie skręca i nie ma zawieszenia. Nic się nie zmieniło, nadal nie odpala, ale ognie są dwa. Tymczasem lecimy do NTK, a do CBX-a jeszcze wrócimy. Silnik z Hondy Africa Twin bez wątpienia chodzi zupełnie inaczej oddaje moc i mam wrażenie, że dla przeciętnych motocyklistów ten piec jest przyjemniejszy w eksploatacji ze względu na to, że mamy tutaj dwa, a nie cztery cylindry, więc jeździ się nim zdecydowanie łatwiej. Praktycznie za każdym razem, kiedy testuję motocykle, mam z nimi skojarzenia jakieś z innymi motocyklami. Jeżeli chodzi o NTK, to oczywiście kojarzy mi się z Hondą Africa Twin przez silnik, przez wyświetlacz i parę innych bajerów i generalnie całą technikę, która tu się znajduje. Natomiast stylem on bardzo mi przypomina Dovilla, starego, poczciwego Dovilla, tylko tamten motocykl nie jechał i tamten motocykl nie miał możliwości odpięcia kufrów i pożegnania się z nimi. Znaczy, no, zawsze jest jakaś możliwość, ale tutaj możemy nie dość, że zdjąć kufry, które dostajemy w standardzie. Tutaj mamy motocykl nafaszerowany elektroniką i mamy motocykl, który po prostu jeździ, który fajnie przyspiesza i bardzo dobrze skręca. Chyba najważniejsze ceny
65 600, tyle musimy dać za wersję podstawową, czyli motocykl wyposażony w klasyczną skrzynię biegów. Jeżeli marzy ci się sprzęt ze skrzynią DCT, czyli z automatem, który mam tutaj, no to już trzeba wydać 70 000 zł. NT1100 występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Szarym, takim jak mamy teraz, takim szarym metalikiem, białym i kolorze czarnym. I w kolorze czarnym, czyli jest z czego wybierać. Mi osobiście najbardziej się podoba ten srebrny, może dlatego, że go mam i się z nim poznałem, ale wydaje mi się taki najbardziej neutralny i jeżeli mówimy o motocyklu, który ma na siebie nie zwracać jakoś bardzo uwagi, no to ten szary w rzeczywistości rzeczywiście nie zwraca uwagi, ale jednocześnie, kiedy przyjrzysz się, jest naprawdę ładny. A jeżeli naprawdę chcesz zwrócić na siebie uwagę, to kupuj pan albo pani CBX-a 750 z lat 80. Kupuj pan motocykl pomalowany wałkiem z ogniami na czasze i różową skórę, taką jaką ja mam na sobie. Tylko tym sposobem naprawdę zwrócić na siebie uwagę. Co prawda nie jestem pewien, czy tych osób, na których ci zależy, ale jednak zwrócisz. W ramie Hondy NT znajduje się dwucylindrowy rzędowy silnik ośmiozaworowy chłodzony cieczą o pojemności 1084 cm sześciennych. Jednostka generuje 102 konie mechaniczne przy 7,5 tysiącach obrotów na minutę i 104 Nm. Te wartości na papierze może nie robią jakoś bardzo dużego wrażenia, bo przecież w GT-kach konkurencji możemy mieć dużo więcej mocy, możemy mieć większą prędkość maksymalną, ale nie każdy tego potrzebuje, nie każdy potrzebuje się ścigać i mimo, że mamy tutaj motocykl turystyczny o pewnym nacechowaniu sportowca, bardzo pewnym, takim małym nawet bym powiedział, to ta dynamika nie pozostaje w tyle. Nie pozostaje daleko w tyle i ten sprzęt naprawdę dynamicznie jeździ. Kiedy początkowo włóczyłem się po okolicy, korzystałem ze skrzyni biegów w ustawieniu D, czyli w klasycznym ustawieniu drogowym. W końcu postanowiłem zacząć korzystać z ustawienia S, czyli z ustawienia sportowego. Dzięki temu skrzynia biegów dużo później przełącza kolejne biegi i dużo szybciej redukuje biegi. Redukuje też o 2 biegi w dół, a nawet o 3 biegi w dół, jeżeli jest taka potrzeba. I bardzo szybko zorientowałem się, że to ustawienie S, to ustawienie sportowe jest dużo bliższe mojemu sercu i mojej technice, czy tam przyzwyczajeniom jazdy. Obroty silnika są trzymane zdecydowanie wyżej i tą moc mam za każdym razem, kiedy jej potrzebuję. Ja generalnie tak jeżdżę, że utrzymuję wyższe obroty silnika, dzięki temu też silnik mi mocniej hamuje, kiedy puszczę gaz. I ja jestem bardzo tego przyzwyczajony i bardzo to lubię i brakuje mi generalnie tego odczucia, kiedy silnik mnie nie dusi po opuszczeniu gazu. Czasami jest tak faktycznie, że skrzynia biegów utrzymuje nieco za wysokie te obroty, że normalnie w zwykłej skrzyni biegów chciałbyś zmienić je na kolejny. Jedziesz trójką wysoką, zapinasz sobie czwórkę, jest wszystko ok. Tutaj też jest taka możliwość. W lewej manetce mamy przełączniki plus minus, dzięki nim wskakujemy o bieg wyżej lub zbijamy bieg niżej i kiedy jadę na trybie sportowym i uważam, że jednak te obroty są za wysoko, to plusem rzucam kolejny bieg i obroty spadają, więc naprawdę tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. No i kiedyś to chociaż na gazie nie oszczędzali. Można zagazować w opór. Regulacja płynna. No dobra, o tej ruinie opowiem wam następnym razem, ale już dzisiaj zachęcam was do obejrzenia tego odcinka, bo będzie niesamowity. Za ten motocykl dałem 2000 zł. Ten motocykl jest po remoncie głównym silnika i wymianie tłoków. Ten motocykl ma foliówki, ponieważ nie jest założony airbox. W gaźniki to strach zaglądać, bo tam coś żyje. Ten motocykl ma bujną historię i chyba jej nie chce znać. Ten motocykl jest pomalowany wałkiem i ten motocykl odpala. Przynajmniej odpalał, kiedy go kupowałem. Od roku nie był odpalany. Już niebawem obserwujcie jednoślad.pl. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął narzekać, a więc muszę narzekać na układ komputera i przyłączników w tym motocyklu. Chociaż wyświetlacz TFT i cyfrowy wyświetlacz, ten ciekłokrystaliczny pod spodem są bardzo czytelne, to ich obsługa wymaga ode mnie tego, żebym został informatykiem, programistą albo gościem, który zna się na komputerach. 3000 przełączników, każdy odpowiada za coś innego. Z dwóch stron, tu mamy przełączniki, tu mamy przełączniki i mamy wyświetlacz. Ja po prostu chciałbym podnieść szybę, chciałbym pobawić się w kontroli trakcji, chciałbym się sparować z telefonem, chciałbym zobaczyć, jak to wszystko działa, ale niestety nie jestem w stanie. I to nie jest tak, że to pierwszy raz mam z tym problem. Mam problem z tym już kolejny raz, ponieważ w Hondzie Afryce Twin jest to samo. 2 zegary, 3 zegary. Może i z tym komputerem nie umiem sobie poradzić, za to z tym też już nie umiem. Zrobili najbardziej skomplikowany system ever i nie jestem w stanie przez to przebrnąć. Być może jestem imbecylem, a nawet na pewno jestem, ale podejrzewam, że świat składa się z imbecyli i to urządzenia są robione dla imbecyli.
tak żeby imbecyl, taki jak ja, mógł to zmieniać. A wciskam wszystkie przyciski po kolei i mi tu nic nie działa. Nie wiem o co chodzi. Kiedyś naprawdę siedziałem z pół godziny z moim kolegą Tomaszem i w końcu udało nam się wejść w jakieś tam opcje i coś pozmieniać. Ale to nie o to chodzi w komputerach. Komputer powinien działać tu i teraz. On powinien być moim przyjacielem, a nie moim wrogiem. A tutaj jest moim wrogiem, niestety. Tym bardziej teraz stoję, a jakbym jechał na motocyklu, to jak mam to wszystko obsługiwać? O, no wyłączałem coś chyba. I totalne zaskoczenie. Zwykłe gniazdo zapalniczki i zwykłe gniazdo USB. Możecie podpiąć co sobie chcecie i możecie podładować telefon. Proste? Proste. Sprawdźmy, jak pracuje NT1100. No i informacje z serii niespotykane. Mamy stopkę centralną, już tak rzadko montowaną, nawet w motocyklach turystycznych, a szkoda, bo ona ułatwia wiele spraw. Kolejną kwestią z serii rzadko spotykanych, albo może coraz rzadziej, jest to, że subframe jest przykręcany, a nie jest spawany jednolicie do części głównej ramy, więc to są fajne sprawy. Nie, no łańcuch jeszcze git. Tutaj trochę tempem się przeleci plakiem i też będzie git. Tu opalareczko, tu się sklei, a tu się zaszprejuje. Tutaj plakiem, śrubkę też nową damy, po papieroskach też ślady znikną, oprzyjemy wełną, a to się zaklei lutownicą i cześć. No dobra, tak się podjarałem, że chyba rzucę wszystko inne i najpierw zrobię CBX-a. Mogłem go nie wystawiać. I sprawą, o której grzechem byłoby nie wspomnieć, jest kwestia kufrów. Te dostajemy w standardzie, te dostajemy z takim samym kluczykiem jak do stacyjki. Zamek jest ten sam co w stacyjce, więc to są fajne sprawy. Mamy malowanie w kolorze nadwozia. Kufry są symetryczne. Nie ma tutaj wycięcia na wydech. Wydech idzie dołem kufra, więc nie tracimy bez sensu przestrzeni. Przestrzeni sporo ma natomiast pasażer. Zarówno siedzenie kierowcy jest bardzo duże, jak i pasażera również jest duże. Za kierowcą znajduje się bagażnik, do którego możemy przypiąć dodatkowy kufer albo torbę. A jeżeli przypniemy kufer, no to z radością dla pasażera, bo pasażer będzie miał oparcie. I w ten sposób, moi drodzy koledzy, namówicie swoje panie na dłuższe wycieczki motocyklowe. Uwierzcie mi, to zawsze działa. W zawieszeniu przednim znajdziesz układ Showa upside down z regulacją wstępną napięcia sprężyny o skoku 150 mm. Z tyłu również mamy Showa i również 150 mm. Oznacza to, że nie jest to typowo takie asfaltowe zawieszenie, chociaż jest, ale nadal ma ono troszeczkę większy skok. Z kolei za wyhamowanie motocykla odpowiada układ Nissin i on robi naprawdę tutaj fajną robotę i zatrzymuje ten motocykl w tempie ekstremalnym, nawet kiedy jedziesz bardzo szybko, więc są to naprawdę fajne rzeczy. I kiedy jedziesz we dwójkę, również to działa i również hamuje bez większego problemu, bo przecież jakby mógł hamować motocykl japoński, mając jakieś problemy? No nie, nazwijcie mnie gałganem, ale do tej pory nie zorientowałem się, a w zasadzie dopiero teraz zorientowałem się, że motocykle Hondy wyposażone w skrzynię DCT, czyli w automatyczną skrzynię biegów, mają dwa zaciski w osi tylnej. Zacisk do normalnego hamowania hamulcem nożnym, oraz osobno hamulec ręczny. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że to wszystko mieści się w jednym zacisku. Dla kogo jest NT1100? NT1100 jest dla osób, które nie potrzebują pokazywać, że posiadają naprawdę fajny motocykl, a w rzeczy samej go mają. NT1100 to motocykl, na który raczej przeciętny przechodzień nie zwróci uwagi. Wiem, że w naszym kraju i nie tylko są masy takich osób, które nie chcą zwracać na siebie uwagi tym, że mają fajny, bogaty i technicznie wypasiony motocykl. Ja kiedy jadę NT-kiem, bardzo często mam wrażenie, że jadę Afryką. Mamy wyświetlacz z Afryki Twin, mamy silnik z Afryki Twin, mamy technikę z Afryki Twin i to powoduje, że jestem o milimetry od tego, żeby się zapędzić gdzieś, gdzie nie powinienem zapędzać się tym motocyklem i o tym należy pamiętać. A może ja zupełnie mylnie oceniam NT1100? Być może ten motocykl faktycznie zwraca na siebie uwagę, tylko ja tego nie widzę. Być może ten motocykl wygląda kozacko i sprawia, że emanujesz tym, że kupiłeś sobie fajny nowy motocykl. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym sprzęcie. Nie zapomnijcie zostawić łapki do góry i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem ja Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć i pa!